strony Zour i dzisiaj trochę zajdziemy z tematu radiostacji numerycznych, ale wciąż będziemy w dziwnych sygnałach radiowych. Tematem naszego programu będzie nietypowy sygnał, który był rejestrowany przez radioteleskop Parkes w Australii. Zapraszam! Parkes to jedno z największych obserwatoriów radioastronomicznych świata. Średnica tarczy radioteleskopu wynosi 64 metry. Towarzyszy jej mniejszy, 18-metrowy radioteleskop. Zbudowany został w 1961 roku. Jego ważniejszymi osiągnięciami jest m.in. odkrycie i zbadanie znacznej części obecnie znanych pulsarów oraz przeprowadzenie transmisji na żywo w ramach programu Apollo. Używana również do kontaktów z dalekimi sondami kosmicznymi, m.in. tymi z programu Voyager. W roku 1998 zaczęto rejestrować w odbiorniku coś, czego nie dało się powiązać z dotychczasowo poznanymi zjawiskami. Były to krótkie, milisekundowe, ale za to intensywne, zachodzące w dość szerokim paśmie impulsu, o częstotliwości blisko 1,4 GHz. Pojawiały się one kilka razy w roku. Co dziwniejsze, impulsy te były rejestrowane tylko i wyłącznie w tym jednym obserwatorium. Żadne inne urządzenie na świecie nie było w stanie obserwować tego zjawiska. Sygnały te nazwano perytonami. Powstał cały szereg hipotez dotyczących pochodzenia tego zjawiska, naukowych jak i nienaukowych. Próbowano powiązać z jakimś zjawiskiem mogącym schodzić gdzieś w naszej lub poza naszą galaktyką. Zderzenia pulsarów albo rozbłyski słoneczne. Pojawiły się również hipotezy, że te krótkie sygnały radiowe są wysyłane przez instrumenty operowane przez pozaziemskie formy inteligencji. Problemem było to, że ten sygnał nie mógł z jakiegoś powodu być rejestrowany w innych urządzeniach. Musiało to wynikać albo z budowy aparatury, albo z jej lokalizacji. Najłatwiejszym wytłumaczeniem było to, że było to zjawisko lokalne. To znaczy, źródło tej emisji musiało znajdować się gdzieś w Australii lub jej okolicznych terytoriach. Wśród hipotez były takie, które za powstawanie tych sygnałów obarczały wyładowania atmosferyczne w niewielkiej odległości, w tym wyładowania do jonosfery. Brano pod uwagę również jakiś czynnik ludzki. Mogły to być sygnały nadawane z samolotów albo aparatury wojskowej. W temacie perytonów powstał szereg prac naukowych, które poważnie podchodziły do tego tematu. Wciąż jednak oficjalnie podawanym źródłem tego zakłócenia były wyładowania atmosferyczne. Co ciekawe, większość perytonów była rejestrowana za dnia, najwięcej w okolicach godzin południowych. Na początku roku 2015 w instrumencie zainstalowano nowe, dokładniejsze urządzenia rejestrujące. W ciągu tygodnia zarejestrowano aż 3 perytony. Tym razem, oprócz sygnałów na 1,4 GHz, zaobserwowano również znacznie więcej emisji na 2,4 GHz. Podobna, nowoczesna aparatura działa również w pobliskim, oddalonym o 320 km systemie ATCA. Jednak tam w ogóle nie rejestrowano takich sygnałów. Wniosek był jeden. Aparatura, która transmitowała ten sygnał, musiała być zlokalizowana w bardzo bliskiej odległości, w pojedynku kilku kilometrów od radioteleskopu. Co więcej, żeby ten sygnał mógł być obserwowany, tarcza radioteleskopu musiała być skierowana mniej więcej w stronę nadawcy. Przeanalizowano, jakie instrumenty potrafią wysyłać sygnały o częstotliwości 2,4 GHz, a czasami wysyłać na 1,3 GHz. Znaleziono kilka potencjalnych rodzajów przyrządów. Okazało się, że sygnały te są nadawane przez kogoś gdzieś na terenie samego ośrodka badawczego. Co więcej, zlokalizowano kilka aparatur wykorzystujących emisję mikrofal. Okazało się, że przez cały czas były to kuchenki mikrofalowe. Jak to się stało, że zwykłe mikrofalówki spowodowały całe to zamieszanie? Zobaczmy na budowę. Po prawej stronie mamy magnetron, przyrząd wytwarzający mikrofale. Po lewej jest komora. Całość jest obudowana metalową skrzynią i metalową siatką. Kiedy kuchenka pracuje, całość jest zamknięta, więc mikrofale są uwięzione wewnątrz. Nie mogą opuścić metalowej skrzyni. Jeśli gwałtownie otworzymy drzwiczki w czasie pracy,
to magnetron wówczas automatycznie się wyłączy, jak przez ten krótki czas między rozszczelnieniem się obudowy a wygaszeniem emitera dochodzi do wyemitowania krótkiego impulsu o częstotliwości 1,4 GHz, co było rejestrowane jako peryton. Osoby obsługujące te budynki czasami podczas podgrzewania sobie obiadu otwierały sobie zbyt wcześnie drzwiczki. To wyjaśniało, dlaczego najwięcej emisji miało miejsce w godzinach okołopołudniowych. Wniosek jest jeden. Nie powinno się nigdy przedwcześnie otwierać mikrofalówki w pobliżu obserwatorium radioastronomicznego. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli chcecie jakoś wesprzeć działalność tego kanału, to możecie to zrobić na Patronite. Link znajdziecie w opisie. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.